Wow. Dzisiaj zaczynamy dzień trzeci. Pojawi się, mamy troszeczkę bardziej lajtowy wypadzik, ale zobaczymy, jak to dzisiaj się nam uda. Czy faktycznie będzie tak lajtowo, czy nie do końca, ale liczę na to, że no, trochę spokojniej będzie, bo mięśnie mi to już tak odpadają. Czuję zakwasy wszędzie, na dupie, w nogach, w rękach, na plecach, jest masakra. Chłopaki tak samo, jeszcze siedzieli wczoraj do 4 czy 5 nad ranem. Także ja im życzę powodzenia, ale no ma być git, także do 13 mamy polatać, czyli jakieś tam do 4 godzinki wracamy, ogarniamy się, pakujemy i na chatę. No i zaczynamy kolejny dzień, trzeci dzień przygody w górach. Każdy już taki widzę jest zmachany, nie ma chęci na zbyt wiele, ale i tak wszyscy jakoś dobrymi humorami wsiedliśmy na motorki i lecimy. Dzisiaj jest fajnie ciepło, pogoda dopisuje. Zobaczymy jeszcze na jakie tereny tutaj zabierze nas przewodnik. Czy będzie grubo, czy będzie tak bardziej właśnie spokojnie. Powiem wam, że mam takie już zakwasy na takich mięśniach, że nawet nie myślałem, że takie mięśnie w ogóle istnieją. Nie wiedziałem, że mam takie mięśnie. Tutaj dobrze na takie strumienie, to dobrze jest poćwiczyć tak jak mamy na torze ten jeden element, że mamy narzucone tam jakieś kamienie, jakieś pustaki, drewno, to też tak nie wiadomo jak równowagę utrzymywać. Za mało gazu. Kurna, na całe szczęście przyjechaliśmy tu drugi raz, a wczoraj nagrywałem jak skakaliśmy i kurna, plamy miałem na obiektywie, nie ogarnąłem tego i wszystko, cały materiał, co tutaj wszystko skakaliśmy przez pół godziny, to nie pykło. Wow.
skoczył już. Dobra, my już spakowani, gotowi do drogi. Zjedliśmy sobie obiadek. Pakujemy siebie i lecimy. Jak ty, Konrad, uważasz? Co myślisz po dzisiejszym wyjeździe? Znaczy po ogólnie całym weekendzie. Trzeba będzie przyjechać na wiosnę. Troszkę może z większymi umiejętnościami nie dostaniemy takiego wycisku, nie? Już przynajmniej będziemy wiedzieć, czego się spodziewać, bo teraz to pojechaliśmy w ciemno, tak. Pierwszy wyjazd, bo nie wiadomo, co będzie, nie? No, oglądaliśmy się filmików. Tak. Na filmikach wydawało się łatwo, a gorzej, kurczę, w rzeczywistości. A ty, Spejson, co myślisz? Jak ci się podobało? No, bardzo fajnie, tylko troszeczkę ten deszcz nam dał. No, ten piątek to był męczący. Ale całkowicie nie ma porównania góry do żadnych wąwozów. No. Całkowicie ta gleba nawet jest inna. No zupełnie inaczej, inaczej to wszystko klei, kurczę. Tak samo tutaj masz dużo skał, jakieś kamienie, to też gdzieś potrafi złapać na tym trakcję. I na wąwozach to masz jakąś alternatywę, żeby wyjechać, a tu jak wjeżdżasz na ścieżkę... To musisz jechać do końca. I w sumie nie wiesz, czy lepiej jest wrócić i się przemęczyć po tym, jak to męczyłeś się. Czy ryzykować jechać dalej. Ale przygoda życia, ja nie wiedziałem, nie myślałem, że wypali coś, taki wyjazd w tym roku nawet. Nie no, zajebiście wyszło, fajnie, akurat tak. Super to zorganizowali. No, wszystko mieliśmy na miejscu, jacuzzi, kurcze, sauny. Hotel super, jedzenie super. Także dzięki za ten vlog. Wpadajcie w sekcję komentarzy, udostępniajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Dzięki.